Witamy serdecznie, jest niedziela 21 stycznia, 18.03, nadajemy ze studia we Wrocławiu na żywo. Moje nazwisko to Leszek Nowak, będę dzisiaj waszym prowadzącym, ze mną w studiu z Fundacji Panteon Karol Fiałkowski. Witam cię, Karolu. Witam. O co tutaj się rozchodzi? Promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy zlęknionych, dyskryminowanych ateistów oraz prowadzimy konstruktywny dialog na temat wiary dowolnego typu. W jaki sposób możemy sobie ten dialog prowadzić? Dzwońcie do nas, obydwie linie są w tym momencie otwarte z tego co widzę. Numery macie podane na dole ekranu gdzieś tutaj. Teraz je przeczytam. 503 928 319, drugi numer 791 019 212. Jesteśmy ciekawi, w co wierzycie i dlaczego. Dzwońcie, zaczekajcie swoje w kolejce i z miłą chęcią sobie z wami pogadamy. Jesteśmy do 19 dzisiaj na wizji na żywo, także dzwońcie. Karolu, ogłoszenia wstępne, oddaję ci głos. Ogłoszenia wstępne może zrobimy na sam końcu. A teraz nie przedłużając, może przejdziemy do rzeczy. To będą ogłoszenia końcowe, także zostańcie do końca odcinka. A tymczasem, Karolu, co tam u ciebie? Coś chciałeś poruszyć? Tak, ja jestem zupełnie wyjątkowo dzisiaj drugi raz pod rząd. Z jednego powodu, mianowicie postawiłem tydzień temu taką tezę, jeżeli pamiętacie, że hierarchia biskupi Kościoła katolickiego mogą robić z doktryną katolicyzmu, co im się żywnie podoba, i wymieniłem parę przykładów, które uważam za dobrą ilustrację tej tezy. I otrzymałem od was mnóstwo uwag, wątpliwości, próśb o wyjaśnienie. Bo być może to są tylko moje opinie, być może to, co mówiłem, to jest tylko jakaś moja wizja, jakaś może nieżyczliwa wobec Kościoła katolickiego. Więc dzisiaj dlatego chciałem uzupełnić to, co mówiłem tydzień temu, zająć się bardziej szczegółowo najważniejszymi pytaniami, najważniejszymi przykładami, tymi, które wymieniłem tydzień temu. Przypominam tezę. Biskupi katoliccy potrafią, mogą, ta władza, którą sami sobie przyznali, daje im możliwość zrobienia z doktryną wszystko, co im tylko przyjdzie na myśl. Więc dzisiaj trochę więcej konkretów. Postaram się wam dokładniej pokazać, gdzie widzę problem. Oczywiście też nie omówimy wszystkiego. Także dzisiejsze wprowadzenie, dzisiejsza moja obecność są zupełnie wyjątkowe z tego powodu. Być może to wprowadzenie będzie troszeczkę dłuższe niż zwykle. Być może będzie troszeczkę mniej przystępne. Jeżeli tak się stanie, to już z góry przepraszam, ale postaram się jakby wskazać dokładniej, gdzie widzę problem i o co mi chodziło. Na temat tego, co mówi Biblia i co mówi Kościół katolicki, jeśli chodzi o długie modlitwy. Otóż Biblia w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6 Jezus mówi tak. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. I tu następuje modlitwa Ojcze Nasz, czyli kilka krótkich, prostych próśb. Kościół katolicki wymyślił wiele długich modlitw, które uważa za szczególnie skuteczne. To jest różaniec, to są litanie, to jest tak zwany brewiarz, czyli liturgia godzin. Co do różańca. Po pierwsze, sznury modlitewne czy paciorki modlitewne są obecne w innych religiach, w islamie, w buddyzmie, również w religiach pogańskich językiem biblijnych, czyli w religiach politeistycznych, na przykład w hinduizmie są obecne te przedmioty. Możecie sobie wpisać na przykład w Google prayer beads i zobaczycie, że przedmioty podobne do różańca są w różnych innych tych wymienionych przeze mnie religiach. Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae pisze tak. Różaniec przynależy do modlitwy nieustannej. Różaniec jest medytacją o Chrystusie z Maryją. Odmawiać różaniec bowiem to nic innego jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa. Jeśli brak kontemplacji, zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł. A tylko problem polega na tym, że w żadnej z wymienionych przeze mnie religii, która się posługuje paciorkami, sznurami modlitewnymi, ta modlitwa nie jest rozumiana jako bezmyślne powtarzanie formuł, tylko właśnie jako kontemplacja albo medytacja. Więc zarówno pod względem wizualnym, jak i pod względem sensu modlitwa różańcowa jest jak najbardziej podobna do tych modlitw, a przecież ma nie być. I dalej Jan Paweł II pisze. Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność modlitwy różańcowej, powierzając ją wspólnemu odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu najtrudniejsze sprawy. Czyli mamy modlitwę, która jest podobna
w swojej długości, w swoim sensie, w swoim posługiwaniu się przedmiotami do modlitw pogańskich i Kościół uważa, że to jest szczególnie, szczególnie skuteczne. Jeśli chodzi o powtarzanie czy uobecnianie ofiary Jezusa na mszy, to jest temat, którego nie będę jakby w całości poruszał, bo on jest zdecydowanie za duży. Natomiast chciałbym poruszyć jedną rzecz z tego tematu, mianowicie w jaki sposób nauczanie Kościoła o owocach mszy świętej różni się od nauczania Biblii o owocach ofiary Jezusa. Bo jak wiecie, w nauczaniu Kościoła msza święta to jest uobecnienie tej samej ofiary. Bardzo silnie się podkreśla, że ofiara mszy świętej to jest dokładnie ta sama ofiara, co ofiara krzyżowa. Jednak jak się przyjrzymy, jak Kościół i Biblia opisują owoce tej jednej ofiary, to są one zupełnie różne. Mianowicie, Biblia w rozdziale 10 listu do Hebrajczyków pisze tak. Uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni. Zwróćcie uwagę, raz na zawsze uświęceni, raz na zawsze udoskonaleni i nie ma potrzeby jej powtarzać, bo wszystkie grzechy zostały przez tę ofiarę odpuszczone. Natomiast Kościół katolicki w katechizmie w punktach to 1391-94 pisze, że przyjmowanie w komunii ciała Chrystusa podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie, i prowadzi do wzrostu życia chrześcijańskiego. Cytuję świętego Ambrożego, jeśli za każdym razem krew wylewa się na odpuszczenie grzechów, powinienem zawsze ją przyjmować, aby ciągle odpuszczała moje grzechy. Ponieważ ciągle grzeszę, powinienem zawsze mieć lekarstwo. Czyli Biblia mówi, raz na zawsze problem jest załatwiony, grzechy są odpuszczone, jesteśmy doskonali. Kościół katolicki mówi, za każdym razem, kiedy przyjmujemy ofiarę mszy świętej, to nas prowadzi w jakiejś drodze stopniowej do udoskonalania się i to odpuszcza grzechy za każdym razem na nowo i na nowo. Jak dla mnie to jest coś innego. To jest zmiana. Co do zmiany przykazań przez Kościół. Standardowa hipoteza, standardowa interpretacja jest następująca. 10 przykazań jest dwa razy w Biblii, w rozdziale 20 Księgi Wyjścia i w rozdziale 5 Księgi Powtórzonego Prawa. I Kościół katolicki zauważył przykazanie, które jest zaraz po przykazaniu, że nie będziesz miał obcych bogów obok mnie. I to przykazanie w wersji z Powtórzonego Prawa brzmi tak. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko lub w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Żeby było jasne, że to jest ważne przykazanie, to Bóg podkreśla rozdział wcześniej. Mianowicie mówi tak, pilnie się wystrzegajcie, skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Chorebie, abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka latającego pod niebem, podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, ryby, która jest w wodach pod ziemią. I dla Kościoła katolickiego, jeśli kiedyś byliście w jakimś kościele katolickim albo w jakimś sanktuarium, które jest wypełnione posągami, wypełnione podobiznami mężczyzn i kobiet, obrazami mężczyzn i kobiet, to przykazanie jest trochę niewygodne, prawda? Więc można by było je po prostu pominąć albo usunąć, albo stwierdzić, że to się zawiera w pierwszym przykazaniu, ale jest pewien problem, bo wtedy przykazań byłoby 9. A nie może być 9, ponieważ wiadomo, że jest 10. Skąd wiadomo, że na tej liście jest 10 przykazań? Otóż w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 5 jest napisane, że te przykazania napisał Bóg, prawda, na dwóch tablicach kamiennych, które dostał Mojżesz. A w Księdze Wyjścia w rozdziale 34 jest napisane, że te przykazania, które były napisane na tablicach, to było ich 10. No więc był problem, jak pozbyć się tego przykazania, ale żeby zachować 10 przykazań. No i znaleziono rozwiązanie, mianowicie przykazanie 10 podzielono na 2 sztucznie i bezpodstawnie. Dlaczego twierdzę, że sztucznie i bezpodstawnie? Otóż to przykazanie w Księdze Wyjścia, w wersji z Księgi Wyjścia brzmi tak. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Zauważcie, przykazanie 9 brzmi nie będziesz pożądał w wersji katolickiej, nie będziesz pożądał żony bliźniego swego, 10 ani żadnej rzeczy, która jego jest. W oryginale ta żona jest w środku
innych rzeczy. Że ta żona jest wyciągnięta do przodu i jeszcze jest wyciągnięta do osobnego przekazania, to już jest pewna zmiana. Prawda? Ta żona jest pośrodku, najpierw jest dom. Być może jest taka interpretacja też możliwa, że Bóg mówi, nie będziesz pożądał domu, a następnie w duchu tego, co myśli o żonach i o niewolnikach, wymienia rzeczy, które się składają na gospodarstwo domowe. Inwentarz żywy, prawda, żony i niewolników, no i zwierzęta, no i różne inne rzeczy. W każdym razie ta żona jest wymieniona wśród innych rzeczy, których należy nie pożądać, dlatego to jest ewidentnie jedno przykazanie, a zostało rozbite na dwa. Także przykazanie dziesiąte samo w sobie brzmi ani żadnej rzeczy, która jego jest. No i teraz pytanie. Ja do was katolików, do was, którzy macie problem z tą standardową interpretacją. Ja nie widzę żadnej lepszej interpretacji, bo pomyślcie, jaki inny powód, jaka inna motywacja mogłaby stać za całą tą skomplikowaną operacją usuwania, przesuwania, przycinania, przeklejania, prawda? Jaka inna motywacja miałaby za tym stać tylko po to, żeby przed wiernymi ukryć przykazanie zabraniające czynienia posągów i obrazów? Jeżeli przychodzi wam do głowy jakaś inna motywacja, po co tę całą operację przeprowadzać. Bardzo jestem ciekaw, dzwońcie, mówcie. Powiecie może, ty się posługujesz tą Biblią, tak jakby Kościół katolicki zezwalał na to w ten sposób, przecież Kościół katolicki odrzuca zasadę sola scriptura, czyli że tylko Biblia. W Kościele katolickim źródłem wiary jest również tradycja. I w Kościele katolickim to wygląda w ten sposób, że uprawnione do interpretacji Biblii jest właśnie wyłącznie Kościół, czyli wyłącznie biskupi. Sobór Watykański I w konstytucji Dei Filius formułuje to tak. Wyjaśniamy, że w sprawach wiary i moralności za prawdziwy sens Pisma Świętego należy przyjmować taki, jaki utrzymała i utrzymuje Święta Matka Kościół, do której należy osądzanie o prawdziwym sensie i o wyjaśnianiu świętych pism. Nikomu zatem nie wolno wyjaśniać Pisma Świętego przeciw temu sensowi albo też przeciw jednomyślnej zgodzie ojców. Czyli tego, co ja tutaj teraz zrobiłem, czyli próbowałem doszukiwać się sensu wyjaśnień samodzielnie, z punktu widzenia Kościoła jako katolikowi wam robić nie wolno. Z tym, że oczywiście to nie zaprzecza, tylko podtrzymuje, potwierdza i wzmacnia moją tezę, jak wielką władzę mają biskupi katolicy nad doktryną i wyraźnie podkreślają, że oni są jedynymi uprawnionymi do szukania jakiegokolwiek sensu interpretacji Pisma Świętego. No i pytanie mam takie do was. Czy naprawdę jesteście gotowi do tego stopnia uznać czyjąś władzę nad tym, co wierzycie, że jeżeli Biblia mówi coś wyraźnie i jednoznacznie, to jeżeli Kościół przyznaną sam sobie władzą mówi wam coś zupełnie przeciwnego, to naprawdę jesteście gotowi do tego stopnia poddać się osądowi tego Kościoła? Jeżeli Biblia mówi wyraźnie, nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem, prawda? Ja nie wiem, jaka tu jest trudność w interpretacji, jaka to jest trudność w rozumieniu, a mimo to zakonnicy oczekują, żeby nazywać ich ojcami. Jeżeli Biblia mówi, jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Naprawdę, co tu jest do doszukiwania się? A Kościół katolicki podaje wam do odmawiania modlitwy, w której do Maryi zwracacie się pośredniczko. Naprawdę jesteście gotowi do tego stopnia poddać to, w co wierzycie, władzy, że ona wam mówi coś odwrotnego, niż jest wyraźnie czarno na białym napisane i żąda, żebyście w to wierzyli? Wiecie, do jakiego stopnia biskupi katolicy panują nad tradycją? Do tego stopnia, że zmienili samo pojęcie, co to jest tradycja, niedawno. Przeczytam wam dwie definicje, co to jest tradycja Kościoła i postaram się wydobyć słowa kluczowe, żebyście zobaczyli, na czym polega zmiana. Sobór Watykański I, konstytucja Dei Filius. Nauka wiary, którą Bóg objawił, nie została bowiem dana jako wytwór filozofii, który dałby się udoskonalać mocą ludzkich umysłów, ale została przekazana oblubienicy Chrystusa, czyli Kościołowi, jako Boży depozyt, by go wiernie strzegła i nieomylnie wyjaśniała. Dlatego należy nieprzerwanie zachowywać takie znaczenie świętych dogmatów, jakie raz określiła Święta Matka Kościół, a od tego znaczenia nigdy nie można odejść pod pozorem lub w imię lepszego zrozumienia. Sobór Watykański II, konstytucja Dei Verbum.
Tradycja ta, wywodząca się od apostołów, rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego. Wzrasta bowiem znaczenie, zrozumienie tak rzeczy, jak słów przekazywanych, już to dzięki kontemplacji oraz dociekaniu wiernych, którzy ją rozważają w sercu swoim, już to dzięki głębokiemu doświadczeniu, doświadczalnemu pojmowaniu spraw duchowych, już znowu dzięki nauczaniu tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Albowiem Kościół z biegiem wieków dąży stale do pełni prawdy Bożej, aż wypełnią się w nim słowa Boże. Tak więc Bóg, który niegdyś przemówił, rozmawia bez przerwy z oblubienicą swego syna ukochanego. Czyli zobaczcie, wcześniej była rozumiana tradycja w ten sposób, że raz została w przeszłości przekazana jakaś treść, jakiś depozyt i zadaniem Kościoła jest zachowywanie i chronienie. Dzisiaj tradycja jest rozumiana tak, że ta prawda jest gdzieś w przyszłości. My do niej dopiero dążymy. Ta tradycja się rozwija pod opieką Ducha Świętego. Ten Bóg nieustannie mówi. No jak dla mnie to jest zupełna zmiana pojęcia tradycji, która ma swoje konsekwencje. Jedną z takich konsekwencji jest na przykład to, że ludzie, wspominałem o takiej perfidnej operacji wizerunkowej, która się nazywa Franciszek. Ta perfidia przejawia się na przykład w tym, że ludzie się cieszą z bardzo dziwnych powodów. Na przykład się cieszą, że Franciszek, czy oczekują, że Franciszek jest postępowy, że może coś zmieniać, albo oczekują, że będzie coś zmieniał. Jaka jest tradycyjnie według nauczania katolickiego rola papieża w Kościele? Sobór Watykański I, Konstytucja Pastor Eternus mówi tak. Papieże zawsze oddawali się przepowiadaniu zbawiennej nauki Chrystusa wobec wszystkich ludów ziemi i z jednakową troską czuwali nad tym, aby tam, gdzie została przyjęta, była zachowywana, czysta i bez skazy. Biskupi Rzymu, jak sugerowały okoliczności czasu i spraw, definiowali naukę, którą należy zachować, a którą z Bożą pomocą poznali, że jest zgodna z Pismem Świętym i tradycjami apostolskimi. Teraz ważne. Duch Święty został bowiem obiecany następcą świętego Piotra nie dlatego, aby z pomocą jego objawienia ogłaszali nową naukę, ale aby z jego pomocą święcie strzegli i wiernie wyjaśniali depozyt wiary, objawienie przekazane przez apostołów. Czyli zadaniem papieża nie jest wymyślanie czegoś nowego, zadaniem papieża nie jest po to, żeby być postępowym, zadaniem papieża jest strzec tego, co w tym tradycyjnym rozumieniu tradycji zostało mu przekazane z przeszłości. Więc oczekiwanie od papieża, co on zmieni i jakby cieszenie się z tego, że on coś zmienia, jest kompletnie absurdalne z tego punktu widzenia. To jest groźne, że papież coś zmienia, bo on się wtedy przeniewierza swojemu powołaniu. Ale myślicie sobie też może, ale zasadniczo to mi się nie podoba, co ten Franciszek mówi i ja mogę na to nie zwracać uwagi, prawda? Będę sobie wierzył po swojemu, będę sobie wierzył tradycyjnie. Otóż nie macie takiej możliwości, drodzy katolicy. Katechizm Kościoła Katolickiego numer 892. Boska asystencja jest także udzielana następcom apostołów, a w szczególności biskupowi Rzymu, gdy nie formułując definicji nieomylnej i nie wypowiadając się w sposób definitywny, wykonuje swoje nauczanie zwyczajne, podaje pouczenia, które prowadzą do lepszego zrozumienia objawienia w dziedzinie wiary i moralności. Nauczaniu zwyczajnemu wierni powinni okazać religijną uległość ducha. Nie tylko nauczaniu nieomylnemu, nie tylko nauczaniu uroczystemu, ale również nauczaniu zwyczajnemu powinni wierni okazać religijną uległość ducha. Nie możecie być, uważać się za katolików, którzy przestrzegają tego, czego naucza Kościół i na temat waszej relacji z papieżem i lekceważyć to, co on mówi. Religijna uległość ducha. I na koniec ważna rzecz ze względu na miejsce, w którym się znajdujemy. Wypada w stacji ateizm odpowiedzieć sobie na pytanie, czego tak naprawdę Kościół katolicki naucza na temat, czy ateiści mogą być zbawieni. No zobaczmy. Ewangelia Marka, rozdział 16. Rzekł Jezus do swoich uczniów. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ewangelia Jana, rozdział 3. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. List do Rzymian, rozdział 1. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest pośród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga i bóstwo, stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, także nie mogą się wymówić od winy. List do Hebrajczyków 11. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przystępujący do Boga musi uwierzyć, że Bóg istnieje i że wynagradza tych, którzy Go szukają.
Sobór, przechodząc do tradycji. Sobór Watykański I, Konstytucja Dei Filius. Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że Boga, początek i cel wszystkich rzeczy, na pewno można poznać z rzeczy stworzonych naturalnym światłem rozumu ludzkiego. Gdyby ktoś zaprzeczał istnieniu jednego prawdziwego Boga, Stwórcy i Pana rzeczy widzialnych i niewidzialnych, niech będzie wyklęty. Katechizm numer 2140. Ateizm, odrzucając lub negując istnienie Boga, jest grzechem przeciw pierwszemu przykazaniu. I chyba nie ma żadnych wątpliwości, że jest grzechem ciężkim, prawda? No bo istnienie Boga jest dość ważną rzeczą, myślę, w religii katolickiej. A jeżeli jest grzechem ciężkim i ktoś umiera w stanie grzechu ciężkiego, no to jak wiemy, idzie do piekła. No więc mogłoby się wydawać, że akurat na ten temat nauczanie Kościoła katolickiego jest jednolite i konsekwentne. No nie jest. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium. Nie odmawia też opatrzność Boża koniecznej do zbawienia pomocy takim, którzy bez własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują nie bez łaski Bożej wieść uczciwe życie. Co to zdanie znaczy, to jest bardzo trudno zrozumieć. To jest tak specjalnie napisane zresztą, więc na szczęście jest Franciszek, który nam wyjaśnia, co to zdanie znaczy. Homilia z 22 maja 2013 roku. Pan zbawił nas wszystkich swoją krwią na krzyżu, wszystkich, nie tylko katolików, każdego, a ateistów, nawet ateistów, każdego. I drugie wyjaśnienie, list do La Republiki, 11 września 2013 roku. Pisze Franciszek, pyta pan, czy Bóg chrześcijan przebacza tym, którzy nie wierzą i którzy nie szukają wiary. Sprawa w przypadku niewierzących w Boga leży w słuchaniu i byciu posłusznym własnemu sumieniu. Dwie uwagi na koniec. Oczywiście tych przykładów można by mnożyć, nie wymieniłem wszystkich. Chcemy z wami porozmawiać, więc do tego się na razie ograniczmy. Oczywiście zapraszam was do zadawania pytań, zapraszam was do rozmowy z nami, zapraszam was przede wszystkim do telefonów. Dwie uwagi na koniec. Naprawdę mnie jest wszystko jedno, która z tych stron ma rację, prawda? Która z tych interpretacji jest prawdziwa. Czy ja nie zajmuję żadnej strony na temat tego, czy Pismo Święte wystarcza, czy jest potrzebna tradycja i tak dalej. I jest mi wszystko jedno, które z tych nauczań, które przytoczyłem, które z tych sprzeczności to odzwierciedlają to prawdziwe nauczanie Kościoła. Mnie się nie podoba coś zupełnie innego. Mnie się nie podoba traktowanie ludzi w ten sposób, że obiecuje się im zdrową naukę, obiecuje się im nieskażony depozyt wiary, a tymczasem nie rozmawiając z nimi, nie informując ich, co i dlaczego się dzieje, Kościół katolicki w swoim urzędzie nauczycielskim, czyli w osobach papieża i biskupów, może z każdą doktryną zrobić dokładnie to, co chce, może mówić w danym czasie to, co pasuje Kościołowi, bez żadnego wyjaśnienia, może zmieniać to, co naucza, może rozwadniać to, co naucza, może robić, co chce z doktryną, a ludzie są zmuszeni do tego, żeby tego słuchać i tego przyjmować i wykazywać wobec tego religijne posłuszeństwo ducha. To mnie się nie podoba. Tylko to, znaczy może nie tylko to w Kościele katolickim, ale w kontekście tych sprzeczności to właśnie mi się nie podoba. I dlatego mówiłem i dlatego podtrzymuję, że żaden człowiek, który szanuje siebie, moim zdaniem nie zasługuje na tego rodzaju traktowanie, aby ktoś za jego plecami, wykorzystując swoją władzę, zmieniał to, co mu podaje do wierzenia, jednocześnie dalej twierdząc, że jest tą nieomylną instancją, do której należy się odwoływać. To miałem na myśli tydzień temu. Mam nadzieję, że moje uzupełnienie trochę wyjaśniło pewne sprawy. Jeżeli nie, jak zawsze oczywiście zapraszam do rozmowy, a teraz zapraszam do telefonów. Dziękujemy Karolu oczywiście za przedstawienie tematu. Mamy nadzieję, że będziecie dzisiaj dzwonić, dopóki jesteśmy na wizji. Z tego co widzę, już mamy połączenia oczekujące, także łączymy się z telefonem numer 2. Prosimy o połączenie. Halo, halo, słyszymy się? Numer 724. Halo, halo. Halo, halo, tak? Cześć, jesteś na wizji. Tutaj Leszek i Karol. Skąd dzwonisz? Jak masz na imię? Cześć, jestem Mateusz, dzwonię z Bydgoszczy. Generalnie chciałem trochę odbić od tematu w sumie samego Kościoła katolickiego. Jasne, Mateusz. Jasne. Bardziej filozoficzny tutaj mam temat. Otóż, ciężko mi się to przedstawia. Na spokojnie. Pewnych rozważań o samej egzystencji. Wydaje mi się, że zazwyczaj takim
punktem odniesienia jest ogólnie pojęty wszechświat, jakby, że my jesteśmy częścią jakby tego wszechświata i wszystko, co w nim się dzieje, oddziaływuje typowo na nas i jakby to my jesteśmy jemu podlegli. Otóż zastanawiam się, czy to założenie nie jest jakby, czy to założenie jest potrzebne, bo czy nie można do tego podejść w ten sposób, że to świadomość jest pełnym jakby źródłem wszystkiego, czego doświadczymy w życiu. Jest pewna taka presupozycja przy założeniu, że wszystkie nasze zmysły dają nam prawdziwy obraz rzeczywistości. Wydaje mi się, że ta presupozycja faktycznie jest potrzebna do pewnego prowadzenia dialogu, aczkolwiek jeżeli czysto indywidualnie zaczniemy rozważać nad istnieniem samym i to, że wszystko, czego doświadczymy w życiu, przechodzi właśnie przez zmysły, można wręcz powiedzieć, że kreatorem tego całego naszego życia są zawsze zmysły. Tak więc po prostu zastanawiam się, czy to założenie, że ta presupozycja, że właśnie, że te nasze zmysły zawsze mówią nam prawdę, jest wymagana przy prawidłowym doszukiwaniu się jakby sensu egzystencji. Ja chciałbym zacząć od pytania, a co proponujesz innego w zamian, jeżeli nie zaufanie do zmysłów? No tak, to jest faktycznie. Chwilowo chyba nie ma, lepszego pomysłu, nie? No dobra, właściwie faktycznie, bo jedno słowo za dużo użyłem, bo użyłem słowa prawda. A faktycznie tutaj przy tym muszę założyć, że prawda nie do końca musi być wartością, która definiuje nasze rozważania egzystencji. Bo jeżeli nawet... To jest tak przy założeniu, że cały wszechświat jest symulacją. Jeżeli wszystko jest symulacją, to czy to, co jest poza tym symulacją, w ogóle powinno nas interesować, skoro istnieje tylko to wewnątrz. Jeżeli istnieje dla naszego życia tylko to, co przepuścimy przez nasze filtry zmysłów, to czy to, co naprawdę istnieje we wszechświecie, ma znaczenie dla nas, osób, które przyjmują wszechświat tylko przez filtr zmysłów? Zacząłeś od jeżeli to wszystko jest symulacją, prawda? No. A jest symulacją? Nie wiem. Obawiam się, że gdyby było symulacją, to nie bardzo możemy to odróżnić, prawda? Tak. Więc albo rozmowa stoi w miejscu i nigdy w życiu o tym nie rozmawiajmy, albo przyjmijmy, że to nie jest symulacja, albo przyjmijmy, że to jest symulacja, w której warto do niej podchodzić tak samo, jakby to była rzeczywistość. To są jedyne trzy warianty, jakie dostrzegam. Karolu, czy widzisz coś więcej? Tak. Nie, no to ma sens. To ma sens. Znaczy, ja bym cię chciał zapytać, zadać ci takie pytanie. Gdyby się okazało, że to jest symulacja, to co, to co by się zmieniło w twoim życiu od jutra? Prawdopodobnie nic. No bo poruszyłeś takie bardzo ciekawe, moim zdaniem, pytania się gdzieś tam przewinęły przez to, co mówiłeś, mianowicie... że pewnymi rzeczami może warto, a może nie warto się interesować, a pewne rzeczy może mają, a może nie mają znaczenie. Mnie się wydaje, że rozważania na temat, jak to ująłeś, doszukiwanie się sensu i rozważania o egzystencji mają dwie poważne wady. Po pierwsze, one nie mają szans na być rozstrzygniętymi kiedykolwiek, a po drugie, wydaje mi się, że jakąkolwiek odpowiedź otrzymasz, która zawsze będzie niepewna i zawsze będzie pewną spekulacją, to jak zadasz sobie takie pytanie, ale jakie to ma właściwie w ogóle znaczenie? Dlatego, że żyję, mam pewne potrzeby, mam pewne cele, które chcę osiągnąć i nic się jakby w tym zakresie nie zmienia, niezależnie od tego, co ja mam aktualnie w głowie na temat istoty wszechświata i natury egzystencji, tego typu rzeczy. Więc w związku z tym, no ja bym, że tak powiem, na twoje te problemy, które jakby ty zgłaszasz, na twoje przemyślenia, miałbym taką propozycję, żebyś skierował się w stronę właśnie tych dwóch pytań. Czy jest w ogóle możliwe rozstrzygnięcie tych problemów i jakie to ma w ogóle znaczenie dla twojego życia? Bo jeżeli, czy w ogóle jakiekolwiek, bo jeżeli odpowiedź na oba te pytania przypadkiem brzmi nie,
to może się okazać, że zupełnie niepotrzebnie się męczysz. Znaczy, no właśnie największym problemem moim zdaniem dla mnie jest niepewność, ale jeżeli dobrze rozumiem, postulujesz tutaj, że szukanie sensu nie ma sensu. Tej niepewności nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia z tej niepewności. Nawet gdybyś znalazł jakiś sposób wyjścia z tej niepewności, to i tak on byłby niepewny. Nie ma wyjścia z tej niepewności. Szukanie wyjścia z tej niepewności wydaje mi się może prowadzić tylko do frustracji albo jeszcze gorzej do zostania filozofem. W związku z czym wydaje mi się, że dużo bardziej zgrabnym rozwiązaniem jest przyzwyczaić się do tej niepewności i nauczyć się funkcjonować w świecie, w którym ona po prostu jest i nigdy nie przestanie być. Okrutne, ale sensowne, jakby nie było. Chciałbym do myśli Karola chciałbym dorzucić praktyczny przykład z życia. Skąd wiesz, że twoja żona cię kocha? Koniec końców nie wiesz tego nigdy. Możesz tylko i wyłącznie przypuszczać na podstawie dowodów i argumentów, jakie od niej słyszysz, u niej widzisz i tak dalej. Więc z jednej strony moglibyśmy całe życie się zastanawiać, czy ona koniec końców jest oszustką, albo z drugiej strony moglibyśmy przeżyć całe nasze swoje życie, no po prostu uznając, że ona nas autentycznie kocha. To tak przykład z życia, nie? No, dobry, trafnie, ale nadal mi to w sumie pasuje do teorii, że tak naprawdę prawda nie musi mieć znaczenia dla nas jako jednostek. Pamiętaj, Mateusz, że każda minuta twojego życia przeznaczona na rozważanie tych spraw już nigdy nie powróci. Też fakt. No okej, dobra, to wszystko. Czuję się usatysfakcjonowany odpowiedzią. Miło nam. Dzięki śliczne za telefon. Bądźmy w kontakcie, dzwoń jeszcze nie raz. Dzięki. Trzymaj się, miłego wieczoru. No, to sobie troszkę pochodziliśmy po wirtualnym świecie, a teraz zobaczymy linię numer jeden. Co tam na nas czeka, Karolu? Halo, halo, słyszymy się? Numer 501. Halo? Cześć, jesteś na wizji, tu Leszek i Karol. Skąd dzwonisz, jak masz na imię? Cześć, tutaj mówi Łukasz z Krakowa. Halo, Cześć Łukasz, tak, słyszymy się. Jesteś na wizji, co tam? Ja może tak nietypowo chciałem, strasznie się cieszę, że dodzwoniłem się, bo jesteście moim takim jakby ulubionym zestawem prowadzących. Także strasznie serdecznie was pozdrawiam. I chciałem tylko taki pomysł, już wpisałem kiedyś w komentarzu, czy nie myśleliście, żeby rozszerzyć tą formułę programu i spróbować kiedyś zorganizować jakąś taką serię rozmów także z ludźmi wierzącymi, którzy szukają Boga może na jakimś takim bardziej intelektualnym gruncie niż, nie wiem, egzorcyzm czy jakieś objawienia maryjne. I zachęcam was bardzo do tego, bo w zasadzie nie ma czegoś takiego w polskim internecie ani w ogóle jakby w debacie tej w Polsce, więc tyle chciałem przekazać. Myślę, że byłoby to ciekawe dla wielu z nas słuchaczy. Jasne, Łukaszu, to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy dobrze rozumiem, że stawiasz to pytanie dzisiaj nam, wiedząc, czym jest Fundacja Panteon? Nie słyszałem jeszcze raz. Czy Fundacja Panteon coś ci mówi? Tak, oczywiście, oglądam cały czas. Tylko raczej myślałem o czymś takim, żeby to nie były na przykład, wiecie, takie pojedyncze, jednorazowe debaty, gdzie każdy w zasadzie wygłasza jakąś swoją kwestię, co sprawia, że na przykład tak jak oglądałem tą debatę Karola, którego zresztą bardzo pozdrawiam, bo jestem pod ogromnym wrażeniem jego intelektu i bystrości w ogóle sposobu prowadzenia takiej debaty, to często tam traci się trochę jakby rytm tej debaty, bo w zasadzie sprowadza się do tego, że ktoś wygłasza swoje własne kwestie, nie odpowiadając bezpośrednio na argumenty, nazwijmy to, przeciwnika, prawda? Więc myślę, że taka formuła takiej rozmowy jakiejś bardziej cyklicznej byłaby może ciekawsza, tak najzwyczajniej, prawda? Z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że mnie do rozmawiania z wierzącymi zachęcać nie trzeba, ja jestem jak najbardziej otwarty. Byłbym ci bardzo wdzięczny, jeżeli byś napisał na wiadomość do strony facebookowej Fundacji Panteon, jeżeli miałbyś jakieś pomysły, jak można by poprawić taką formułę debaty, żeby ją właśnie uatrakcyjnić, jakoś usprawnić. Wszystkie tego typu wiadomości bardzo czytamy uważnie, jesteśmy za nie bardzo wdzięczni, no bo kolejne debaty się organizują i prawda, jeżeli masz jakiekolwiek pomysły, które mogą w tym jakoś pomóc, to będziemy bardzo wdzięczni za tego typu wiadomość. A tutaj stacją ateizm rządzi Leszek Nowak, więc co będzie na stacji, to już nie ode mnie zależy.
Jeżeli chodzi o format stacyjny, to marzą nam się telefony. Myślę, że w ten sposób, w dosyć łatwy, techniczny sposób jesteśmy w stanie jak najwięcej tych rozmów wykonać, żeby one poszły w Polskę, żebyśmy wszyscy na tym skorzystali. A nuż kiedyś usłyszę dowód na istnienie Boga, no jeżeli jest, to chciałbym go poznać, nie? Także... Nie sądzę, ale myślę, że tak sama debata będzie ciekawa. Taką namiastką, wiesz, Łukasz, takiej debaty z wierzącymi jest to, że bardzo czekamy na telefon od wierzących, prawda? I to jest taka okazja właśnie do takiej wymiany myśli na żywo, więc na razie na tym etapie to, co na dzisiaj można zrobić, nawet dosłownie jeszcze dzisiaj, no to zachęcaj swoich wierzących, znajomych i nawet nieznajomych, żeby do nas dzwonili, a debaty będą, zapewniam cię, że będą, oj będą. Tak, tylko właśnie zawsze z tymi dzwoniącymi jest problem, że niestety jakby, no wiecie jak to jest też, Kościół jest powszechny, więc większość ludzi jakby postrzega to przez co najbardziej taką ludyczną formę. I czasami dużo czasu na te telefony schodzi od osób przekonujących was na przykład do słuszności, nie wiem, egzorcyzmów czy różnych takich tego typu kontrowersyjnych rzeczy intelektualnie, a myślę, że można by w Polsce znaleźć, chociaż zresztą ja nie znalazłem, no może ten Bartosz Sokół na przykład, o którym tam już wspominaliście, osoby, które nie patrzą, jakby nie szukają Boga przez jakieś takie jasełkowe, nie wiem jak to nazwać, dowody o, w ten sposób. Nie wartościując. Super robotę, generalnie ja bardzo lubię. Nie wartościując tego, z jakiego powodu ktoś wierzy w Boga. Tak jak mówię, jeżeli masz tego typu pomysły, to bardzo będziemy ci wdzięczni za wiadomości na stronę facebookową Fundacji Panteon. A super. Ze swojej strony mogę zapewnić, że oczywiście debaty są w organizacji. Mam nadzieję, że ci się spodobają. Ekstra. Bardzo się cieszę, super. To pozdrawiam was serdecznie w takim razie. Dzięki za telefon. Trzymaj się ciepło. Jasne. Do zobaczenia. Cześć, papa. Dziękujemy Łukaszowi. Było połączenie na drugim telefonie, się zmyło. W tym momencie dwie linie otwarte, także dzwońcie śmiało. A propos tego, Karolu, co powiedziałeś na początku odcinka. O, linia numer 2, prosimy. Szybciutko się pojawił telefon. Numer 504. Halo, halo, słyszymy się? Tak, słyszymy się, witam. Cześć, tu Leszek i Karol, jesteś na wizji. Jak masz na imię, skąd dzwonisz? Witam, Szymon z Wrocławia, pozdrawiam. Pozdrawiam was. Oczywiście. Zwłaszcza Karola. Cześć, dzięki. Gratuluję znakomitej debaty z pastorem. Dzięki. Szkoda, że nie dorównał ci poziomem argumentów, no ale mówił jak mówił. Nie mówmy tak, naprawdę moim tak. zdaniem spisał się świetnie. No, spisał się świetnie jak osoba ślepowierząca w Biblii, tak? Przepraszam cię, ale będę reagował na tego typu rzeczy. Osoba, która wierzy w Biblię bardziej konsekwentnie i bardziej odważnie niż bardzo wiele osób wierzących, które znam. Mhm. No z pewnością. To pod tym względem nie można mu tego odebrać. Jasne, w jakiej sprawie do nas dzwonisz? Króciutko, trzy rzeczy. Co mnie zniechęciło do kościoła, do religii, tak? No przede wszystkim zadałem sobie pytanie podstawowe. Jaki problem religia chrześcijańska rozwiązała w moim życiu? Otóż mówi się, że Jezus zbawił ludzi, prawda? Wyzwolił ich z grzechów. No problem polega na tym, że ludzie wierzący jednak nie są wolni od grzechu, od chorób, od różnych zaburzeń fizycznych, psychicznych, prawda? A z drugiej strony, jeśli ja chcę się doskonalić, no to w tej chwili są znakomite już możliwości, są różne warsztaty, psychoterapie, dzięki którym mogę polepszać swoje relacje z innymi ludźmi. No ale niestety religia, jak pokazuje 2000 lat chrześcijaństwa, no nie rozwiązała żadnego egzystencjalnego problemu, który bezpośrednio dotyczy człowieka. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, taki temat biblijny, zwłaszcza do ciebie, Karolu, pewnie o tym wiesz, o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Tak. Że nie zostanie wybaczony. No dla mnie to jest dosyć kuriozalna sprawa, no bo jak jest to możliwe, że z jednej strony Bóg wybacza wszystkie grzechy, a z drugiej strony Duch Święty obraża się z tego powodu, że człowiek postępuje w nie taki sposób, jak chce. Tym bardziej, że samo Pismo Święte nie daje jasno odpowiedzi, co to jest za grzech. No Kościół katolicki uważa, że to nie jest uznawanie jego doktryny. Protestanci troszeczkę znowu inaczej to postrzegają. Także temat jest dosyć ciekawy, jeśli chodzi o ten temat, że coś nie zostanie nigdy wybaczone człowiekowi. Mhm. I trzecia rzecz, taka do rozważań psychologicznych. Kościół naucza, że Boga trzeba kochać i Jemu w pełni zaufać, tak? Otóż tak jest według mnie problem z taką wypowiedzią, z takim zdaniem, że człowiek, jeśli kogoś ma kochać, komuś zaufać, to jednak musi taka osoba, taki byt być przedmiotem ludzkiego doświadczenia.
przedmiotem czy podmiotem. No trudno kochać abstrakt, prawda? Jeśli biorę swoje doświadczenie życiowe, no to jeśli komuś mogłem zaufać, to na podstawie konkretnych wydarzeń, tak? Ta osoba mnie wspierała, wzbudzała we mnie pozytywne uczucia. Mogę wskazać liczne fakty, dzięki którym jestem na przykład swoją narzeczoną. Natomiast w przypadku Boga, który nie jest jednak przedmiotem doświadczenia zmysłowego, no trudno takiemu bytowi zaufać, a tym bardziej kochać go w jakiś sposób taki bezwarunkowy. Uważacie, że to jest troszkę z psychologicznego punktu widzenia takie no, dosyć absurdalne wymaganie od osób, żeby kochały byt, który jednak nie objawia nam się, prawda? Bezpośrednio. Chciałbym najpierw poruszyć wątek trzeci, czyli ten abstrakt ostatni. Raz, że jest to absurdalne na poziomie, jak można właśnie to, co mówisz, kochać abstrakt. Totalnie się z tobą zgadzam. A dwa, chciałbym dorzucić nie tylko abstrakt, ale jeszcze abstrakt, który, no tak jak Karol w debacie z pastorem bardzo starannie wykazywał, jest to abstrakt, który potrafi być nieludzki, który potrafi mordować całe narody. Jest to abstrakt, który może ci kazać zabić drugiego człowieka. Jest to abstrakt, który może kazać ci kogoś nienawidzić i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie jest podwójny absurd, jak można kochać abstrakt, a dwa, kochać abstrakt, który potrafi być aż tak niemoralny. Także to a propos wątku trzeciego, Karol? Z punktu widzenia ludzi wierzących i nauczania Kościoła, to nie jest abstrakt, to jest osoba, nawet trzy. Prawda? Więc jakby twój zarzut odnosi się do tego, co może sobie wyobrażać człowiek niewierzący. Człowiek wierzący wyobraża sobie, że to jest osoba, prawda, z którą ma jakąś relację, której coś zawdzięcza. No i z tego powodu jak najbardziej może ją kochać. Mnie w tym przykazaniu miłości zwraca uwagę coś innego, że ta miłość jest przymusowa. Otóż tak. To znaczy, obojętnie, bo może to być osoba nawet, prawda, ale ty masz przykazany ją kochać. I to jest o tyle dziwna miłość, prawda? Znaczy ta relacja jest o tyle dziwna, że nie wiem, czy sobie wyobrażasz relację twoją z jakąkolwiek osobą, którą organizujesz w ten sposób, że ty masz mnie kochać, no ja cię kocham, ty masz mnie kochać, bo jak nie, to cię ukażę. Prawda? To jest dopiero absurd. Chrześcijanie mówią, że przykazanie miłości jest sensowne dlatego, że Bóg najpierw ukochał nas. Jeżeli ale to trzeba doświadczyć, tak? No tak, popatrz, jak nas bardzo kocha. No, stworzył świat, prawda? Pozwala ci żyć, pozwala ci oddychać, prawda? Mimo tego, że go nie lubisz, to on ci na to pozwala wszystko. Bardzo cię kocha i dlatego jest przykazanie, żebyś ty tylko odwzajemnił tę miłość. No dobrze, ale nawet do tego momentu się zgodzimy, że to jest sensowne, no to dalsza część jest dość dziwaczna, bo jeżeli ty kochasz kogoś, prawda, i chciałbyś, żeby ta osoba odwzajemniła tę miłość, czy to jest twoja żona, narzeczona, dziecko, ktokolwiek, no to czy sobie wyobrażasz, żebyś stawiał wymaganie wobec tej osoby, żeby odwzajemniła tę miłość, bo jak nie, to ją poślesz do jeziora ognia, gdzie będzie cierpiała katusze na wieki wieków. No jasne, no jeśli miłość ma być miłością, według mnie to musi być bezwarunkowa, no to nie może być handel, że ktoś mi pomaga, ja w nagrodę, że tak powiem, będę postępował tak, jak ta osoba chce. No dla mnie to jest jednak takie zachowanie troszeczkę tyrana, tak? Tak, no a to jest tak sformułowane, zobacz, że oni zaprzeczają, że to jest handel, że to jest wszystko bardzo takie dobrowolne i takie szanujące twoją wolność, no ale jednak jak nie ukochasz tego Boga, to pójdziesz do piekła. I to jest wszystko, no, i to jest wszystko, jasne, to jest wszystko wyraz miłości i to jest wszystko dla twojego dobra, pamiętaj. Ojej, ja bardzo lubię te teksty, jak ktoś jest mówi, co jest dla mnie dobre, co mnie czyni szczęśliwym. No to religie się w tym specjalizują, jak wiesz. No myślę, że ten mechanizm znamy na poziomie społecznym, nie tylko religijnym. Myślę, że każdy, kto został w pewnym momencie życia rodzicem, przechadzał się na spacerze ze swoim wózkiem, prędzej czy później słyszał te dobre rady od wszystkich dookoła. No i pytanie brzmi, czy wszystkie te rady były dobre? Wszyscy mamy potrzebę radzenia innym, między innymi z tych mechanizmów społecznych wyłoniła się religia, która w skali makro, na skalę globalną stara się nam udzielić jak najbardziej absolutnych rad, żebyśmy jak najbardziej wiedzieli, jak sobie radzić z życiem. Także ten mechanizm... uciekła mi myśl, przepraszam. No myślę, mi się wydaje, że jak...
jak ktoś czuje, że kocha, no tego nie trzeba nauczyć. Albo się czuje, albo nie. No żadne argumenty pod tytułem Bóg stworzył świat, Bóg ciebie kocha. No to są argumenty do odwołujące się nie do, do rozumu, a nie do uczucia. Albo się czuje, albo nie. No dla mnie to zawsze zniechęcało mnie. Ktoś mi mówił, Bóg ciebie kocha, Matka Boża cię kocha, musisz odmówić ileś tam litanii, musisz uczestniczyć w tych rytuałach. I to wydawało mi się takie sztuczne, bo ja to robię troszeczkę na pokaz i troszeczkę jakby odnosiłem wrażenie, w pewnym momencie, że Bóg tego potrzebuje, tych moich rytuałów, że on jest jakiś taki niezaspokojony, nie wiem, egzystencjalny, że ja muszę ileś tych Eucharystii przyjąć, wtedy on będzie taki happy, no dobra, 500 Eucharystii przyjąłeś, no to ja ci teraz dam krople łaski. Nie? Troszkę takie to jest, no nie daje mi się, no niepoważne chyba. Ja chciałbym, żeby jednak miłość polegała na tym, że ja się kocham, nawet jak nie chodzisz do kościoła, tak? Ja mogę tą miłość doświadczyć, a nie, że ktoś mi mówi, Bóg mnie kocha, ale tak naprawdę to tylko to jest w Piśmie Świętym napisane. Bóg cię kocha, nawet jak nie chodzisz do kościoła, prawda? Tylko to chodzenie do kościoła jest dla twojego dobra, pamiętaj. To jest wszystko... Ale ja tego nie czuję. Karol, ja tego nie czuję. Ja wiem, że albo tego się nie czujesz. To czuję, albo nie. No nie można tego zadekretować. To jest właśnie najbardziej absurdalna rzecz w religii. Albo się to czuje, albo nie. No, druga osoba cię kocha i powiesz, a ta osoba ci pomaga, wspaniała, ale ja jej nie czuję, że ona mnie kocha. Ja nie mówię, że Bóg istnieje, ale jeśli nie czuję tego, że ona mnie kocha, no to odwoływanie się do jego autorytetu, do Pisma Świętego i tego, że ona coś robi, jest troszeczkę no bardzo naciągane. Jeśli rozmawiamy w ramach kontekstu Kościoła katolickiego, no to Kościół katolicki zupełnie co innego ci proponuje jako podstawę twojej wiary. Absolutnie nie proponuje ci uczucia, prawda? Bo uczucia mogą być różne, mogą być przemijające, prawda? Jeśli chodzi o logikę w Kościele katolickim, to oni ci powiedzą, że to nie dlatego masz wykonywać te rzeczy, że coś czujesz albo nie, tylko dlatego, że oni dostali od Boga autorytet, że jak oni ci powiedzą, że masz robić te rzeczy, to ty im masz zaufać i robić te rzeczy, niezależnie od tego, czy czujesz, czy nie. To jest tak skonstruowane. Wnioskowanie do autorytetu, tak? Jak najbardziej. No tak, ale znowu, dla mnie to troszeczkę znowu śmierdzi troszeczkę systemem totalitarnym, tak? Że jakaś władza mówi, wie co znowu dla mnie jest najlepsze, tak. Co czyni mnie szczęśliwym, a ja się kurczę nie czuję szczęśliwy, wiesz Karolu? I w pewnym momencie mówię, pewnie też tak miałeś, chyba coś ze mną jest nie tak. To może ja się będę bardziej modlił, Boże, więcej tych Eucharystii będę przyjmował. No i tak robiłem, zaangażowałem się w ruchy katechumenalne i tak dalej. Bardzo ci dziękuję. Dalej nie widziałem żadnych zmian. Co więcej, nie widziałem zmian wśród tych ludzi, którzy chodzą do tych wspólnot. Oni też produkowali różne racjonalizacje, że tak naprawdę to wynika z naszych niedoskonałości, ale Bóg jest dobry i w końcu nas przemieni. No sorry, ja nie widziałem żadnych jakichś radykalnych przemian w ich życiu. Oni wciąż ułomni, niedoskonali. No tacy jak przeciętny człowiek, który nawet w Boga nie uwierzy. Bardzo ci, Szymonie, dziękuję za to, że to powiedziałeś, bo w ten sposób będziemy mogli jeszcze króciutko odnieść się do pierwszego pytania, które poruszyłeś. Mianowicie, jaki problem rozwiązuje Kościół? Otóż rozwiązuje ten problem, który sam najpierw wytworzył. Mianowicie, świetnie opisałeś ten efekt, na którym Kościołowi zależy. Żebyś ty się poczuł niegodny, że coś jest z tobą nie tak, że ty masz coś do poprawy, że w tobie jest jakiś problem, prawda? A rozwiązaniem tego problemu jest to, żebyś ty jeszcze intensywniej korzystał z ich usług, z ich sakramentów, żebyś to do nich przychodził, żebyś ty się bardziej angażował w życie Kościoła. Dokładnie tak to jest zorganizowane. Najpierw dostajesz informację, coś jest z tobą nie tak, jesteś grzeszny, odziedziczyłeś grzech pierworodny, nie kochasz Boga, a powinieneś Boga kochać i tak dalej, i tak dalej. Nie rozwijasz się moralnie, nie jesteś tak dobry, nie jesteś doskonały. To wywołuje taki efekt, jak opisałeś, dzięki ci jeszcze raz za to, bo to jest taki zwyczajny efekt. Człowiek zaczyna myśleć, no faktycznie, coś ze mną jest nie tak, jakaś wina jest po mojej stronie, to ja będę bardziej korzystał z tego wszystkiego, co oni mi oferują. I to jest dokładnie ten efekt, o który im chodzi. I do listy, którą wymienił Karol, ogromnie chcę dorzucić w kategorii wytwarzania problemów, a potem rozwiązywania tych problemów, strach przed piekłem. Ilu ludzi, ile dzieci by nigdy w życiu nie było religijnymi osobami później, gdyby od dziecka nie słyszało dzień w dzień, bądź raz na tydzień, że jak nie będziesz z nami, nie będziesz tego robił, to co my wszyscy robimy, to jak umrzesz, to pójdziesz do piekła, będziesz tam w nieskończoność, już nigdy nie spotkasz swoich bliskich i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę tego cytować, bo nie znoszę takich cytatów. I do tego, co wymienił Karol, no niestety jestem zmuszony jeszcze dorzucić strach przed piekłem i myślę, że sam on jeden
już potrafi być na tyle potężnym psychologicznym mechanizmem, który załatwia nam statystyki wiernych nie dlatego, że wybrali to, bo zostali świadomie, racjonalnie przekonani, tylko indoktrynacja strachem od wieku niemowlęcego. Bardzo mnie irytuje ten wątek, się cieszę, że dzisiaj o tym rozmawiamy. Myślę, Szymonie, że zrobimy tutaj klamrę, staramy się jeszcze kilka telefonów dzisiaj odebrać. Jeszcze taką mam prośbę, żeby Paweł się odniósł do tej kwestii Ducha Świętego, który no, jest taki strasznie złośliwy, że nie może wybaczyć nawet jak się go obrazi, niestety będę w piekle cierpiał. W dwóch Ewangeliach jest o ten wspomniany o grzechu, o bluźnierstwie, czy grzechu przeciwko Duchowi Świętemu i za każdym razem jak jest wspomniany, a może w trzeciej też, nie pamiętam w tym momencie, ale pamiętam ważną rzecz, że za każdym razem, jak jest wspomniane o tym grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, jest wspomniane na przykład w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12, jest wspomniane to w kontekście, kiedy faryzeusze mówili, on przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Dokładnie. Czyli to jest zawsze w kontekście takim, że ktoś działanie Ducha Świętego identyfikuje, myli, prawda, zarzuca, że działanie Ducha Świętego jest tak naprawdę działaniem diabła, prawda? I jakby to jest to bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. To działanie Ducha Świętego, poddanie się temu działaniu, to jest jedyne coś, co cię może zbawić i uratować przed piekłem. No więc jeżeli to działanie nazywasz działaniem diabła i się mu opierasz i mu bluźnisz, no to gwarantujesz sobie, że nie będzie ci to wybaczone, że nie będzie ci to odpuszczone, że nie będziesz zbawiony po prostu. Ja to w największym skrócie tak rozumiem. Tylko jest jeden problem. Przepraszam, Szymonie, zróbmy tutaj klamrę, jest jeszcze, widzę kilka telefonów w kolejce. Dziękuję bardzo. Dzięki za telefon. Rozbijmy to na etapy, dzwoń za tydzień, dzwoń za dwa tygodnie, dobra? Super, pozdrawiam was. Dzięki, ślicznie, trzymaj się, oczywiście. Szybciutko łączymy się z linią numer 1. Halo, halo, słyszymy się? Numer 788. Tak, to chyba ja. Cześć, jesteś na wizji, tu Leszek i Karol. Jak masz na imię, skąd dzwonisz? Jestem Rafał, dzwonię z Krakowa. Cześć Rafał, co tam słychać w Krakowie? Mam takie do was pytanie, bo wiem, że nie wierzycie w żadnego Boga, którego poznaliście, nie praktykujecie żadnej religii, ale czy dopuszczacie... Jak dopuszczacie taką możliwość, że przyjdzie ktoś do was i powie, znaczy przytoczy wam takie pojęcie Boga, które bylibyście w stanie zaakceptować? A kontrolne pytanie, czy wierzysz w istnienie Boga? Dobre pytanie, bo też sam tego nie wiem, czy wierzę w Boga, czy tylko jakby zjawiska z nim związane. Znaczy, przepraszam, powiedziałeś z nim, czyli z kim? No z Bogiem, bo na przykład wierzę w duszę kwantową i wierzę na przykład, dla mnie takim pojęciem Boga jest to, że Bóg jest właściwie wszechświatem, a jeśli jest więcej wszechświatów, to również Bóg jest tymi wszechświatami. Czy jeżeli wszechświat to Bóg, to czemu na wszechświat nie mówić po prostu wszechświat? Już mamy to słowo? No, dobre pytanie i też nie widzę sensu tak mówić właściwie. No tylko po prostu ludzie wymyślili sobie religię i musieli Boga jakoś nazwać. No wcześniej nie było takiego pojęcia jak wszechświat, nie? Dlatego nazywali go Bóg. Ja wolę nazywać to wszechświatem, boskim wszechświatem nawet powiedzmy, ale no... Inni tak do tego po prostu nie podchodzą. Wolą ten termin Bóg niż wszechświat. Mam pytanie. Powiedziałeś wszechświatem, a potem poprawiłeś na boskim wszechświatem. Skąd widzisz potrzebę dodania przymiotnika boskim wszechświatem? Czemu nie po prostu wszechświatem? Jakby to powiedzieć... jakby w klasycznym pojęciu wszechświata nie przypisuje się mu jakiś... zjawisk bardziej, znaczy mogą być to zjawiska fizyczne, ale potocznie się uważa je za jakby paranormalne, prawda? I być może kiedyś będzie można było wytłumaczyć te zjawiska
za pomocą fizyki i już przestaną być paranormalne. Na ten moment powiedzmy są paranormalne. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem. Mhm. Czy dobrze rozumiem, że gdyby wszechświat w całości był aktualnie zrozumiany przez naukę, to wtedy nie zostałoby nic paranormalnego, niezrozumiałego i tak dalej. I wtedy nie byłoby tego elementu boskości. Doprecyzuję pytanie. Czy skoro aktualnie nauka jeszcze nie rozumie wszechświata i została pewna część wszechświata jeszcze niezrozumiana przez naukę, to to jest ten twój element boskości wszechświata? Dobrze rozumiem? Tak, powiedzmy, że to, co jeszcze nie zostało na 100%, znaczy przesłanki są tam jakieś, ale jeszcze nie zostało na 100%, o ile można na 100% coś powiedzieć w ogóle, to do tego momentu to jest na razie kwestia wiary. Ja wiem, znaczy ja wiem, ja podejrzewam, że można te zjawiska, w cudzysłowie boskie, wytłumaczyć fizycznie. Mhm. To teraz mam pytanie. Jeżeli ustaliliśmy, co rozumiesz przez boskość wszechświata, czyli ta wciąż niezrozumiała część, którą możliwe, że kiedyś zrozumiemy, a możliwe, że nie. Tak? Dobrze mówię? Tak, tak. Dobra. To zastanawiam się, dlaczego nazywać to boskością wszechświata. Dla mnie to jest wszechświat, jego część, której jeszcze nie rozumiemy. Ja na przykład nie mam pojęcia, jak pewne zjawiska wytłumaczyć, ale nijak nie nazywam je boskimi, bo domyślam się, że może być ktoś na świecie w tym momencie, nie wiem, jakiś noblista czy tak dalej, który po prostu rozumie te rzeczy, których ja nie rozumiem, albo, pójdźmy dalej, może nie być w tym momencie w XXI wieku nikogo na świecie, kto to zjawisko rozumie, a ten ktoś się może urodzić za 100 lat. Po prostu to jest wciąż niezrozumiała część wszechświata i jest to bardzo naturalna sytuacja dla mnie, bardzo nieboska sytuacja dla mnie i zastanawiam się, dlaczego w ogóle to etykietować hasłem boskość, boskie równa się niezrozumiałe. No, dużo z Karolem się zgadzamy w materii tego, że często religie przekazują ludziom koncept Boga, którego nie jesteś w stanie zrozumieć, bo wtedy jest taka ciekawa zasłona dymna i można w różne kierunki tą zasłoną machać, że tak powiem, ale no słuchaj, mamy wszechświat, część rozumiemy, część nie. Myślę, że sprawa jest załatwiona. A ty co myślisz? Jeszcze raz, bo nie dosłyszałem. Okej, żyjemy we wszechświecie, którego coraz lepiej rozumiemy. Myślę, że z roku na rok będziemy coraz bardziej go rozumieć, coraz głębiej zmierzamy oceany, coraz dalej zmierzamy kosmos. Może kiedyś człowiek trafi na Marsa, może kiedyś poza Układ Słoneczny, kto wie. No i pytanie brzmi, czemu tą wciąż niezrozumiałą część wszechświata jakkolwiek nazywać bosko, jakkolwiek siłą rzeczy religijnie? Nie rozumiem, skąd ten pomysł w tej rozmowie. Właściwie chciałem tylko wyrazić jakby to, co myślę, a to, co myślę, nie ma przełożenia na innych ludzi. To, co ja nazywam wszechświatem, no to jest takie połączenie Boga i wszechświata, ale nie nazwałbym to może Bogiem, a może Bogiem w pojęciu tych ludzi, z których rozmawiam, żeby móc im wytłumaczyć pewne rzeczy. No. Pojęcie Bóg w ogóle w tym, co ja myślę, ma tylko za zadanie przekazać innym ludziom, którzy nie siedzą w tej tematyce, nie siedzą mi w głowie, nie rozumieją mnie. O co mi tak naprawdę chodzi? Że Bóg nie musi być czymś nienaturalnym, czymś, co muszą wymyślać, żeby potwierdzać jego istnienie. A jeśli w tych rozmowach odczuwasz potrzebę użycia Bóg, boski, tych słów, żeby właśnie ludzie zrozumieli, co chcesz przekazać? Czy obawiasz się, że gdy użyjesz samego słowa wszechświat bez przymiotnika boski, to słowo wszechświat zostanie niezrozumiane w tej rozmowie? Tak, myślę, że nie zostanie zrozumiane, bo wiele ludzi nie wie zbyt dużo na temat fizyki. No. Tak, jasne, oczywiście.
odczuwam tą potrzebę tylko, żeby im to wytłumaczyć, a nie potrzeby takiej, że ja muszę to nazywać Bogiem. Mhm. Myślę, że o wiele lepiej koncept wszechświata, który chcesz im przekazać, może zadziałać, jeżeli na przykład z kimś usiądziesz, pogadasz o fizyce właśnie, podrzucisz jakieś świetne materiały na YouTubie o fizyce właśnie i im bliżej kogoś przybliżysz do zrozumienia wszechświata, na przykład do tego, jak ty go rozumiesz na poziomie fizyki i tak dalej, tym rozmowa nabiera coraz więcej konstruktywności, wiedzy, rozumienia i całej tej materii naukowej i tym samym po prostu chciałem wyrazić wyraźnie, że nie widzę potrzeby używania terminu boskość, nawet jeżeli ktoś oryginalnie wchodząc do twojej rozmowy na dzień dobry nie rozumie wszechświata na poziomie fizyki, no bo to wiadomo, nie każdy przede wszystkim się tym interesuje. I zachęcam cię do na przykład podrzucania ludziom ciekawych filmów z fizyki. Jest mnóstwo świetnych polskich kanałów, mnóstwo świetnych angielskich kanałów. No fizyka jest generalnie strasznie ciekawa. To tyle ode mnie, także... Myślę, że dzięki za telefon. Dzwoń śmiało jeszcze do nas. Bądźmy w kontakcie, dobra? Tak, tak. Dobra, spokojnie. Miłego wieczoru. Trzymaj się. No, dzięki wielkie. Dzięki, do usłyszenia. Cześć. Karolu, czy coś a propos tej rozmowy? Chciałem tylko odpowiedzieć na pytanie Rafała, który pytał, czy dopuszczamy taką myśl, że kiedyś ktoś przyjdzie do nas i przedstawi nam taką koncepcję Boga, którą no, każdy może mówić za siebie, ja będę mówił za siebie, czy ktoś kiedyś przyjdzie do mnie i przedstawi mi taką koncepcję Boga, do której będę przekonany. Oczywiście jest taka możliwość, tak, jak najbardziej. A tymczasem poprosimy linię numer 1. Halo, halo, słyszymy się? Halo? Cześć, tu Leszek i Karol, jesteś na wizji, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Cześć. Oj, 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 coś słyszymy brzydkiego. Zobacz u siebie kabelki, czy tam mikrofony. Halo, halo, halo. Wiesz co, mamy pewne zakłócenia na linii. Może spróbuj na drugą linię, dobra? A tymczasem tutaj się rozłączę. Poprosimy linię numer 2. Numer 502 początek. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo, numer 502. Cześć, o, już się słyszymy. Leszek i Karol tutaj, a jak masz na imię, skąd dzwonisz? Aha, dobra, jeszcze raz się przedstawię. Jestem Tomek, już do was parę razy dzwoniłem, z Warszawy jestem. Cześć, Tomek. Ja chciałbym coś zaproponować, jako że dzisiaj była mowa o hipotezie symulacji i jeszcze potem był jeden telefon, z którym byście uczestniczyliście, że byliście, czy wykluczacie, że ktoś wam kiedyś przedstawi argument, jakiś model Boga, z którym byście się zgodzili, to ja mam do was taką propozycję przedstawienia wam pewnego argumentu, z którym kiedyś miałem duży problem i chyba do tej pory mam dosyć duży problem. Jasne, super, słucham, już się nie możemy doczekać. Dobra, bo ogólnie jestem ateistą, ale lubię sobie konstruować takie argumenty, które mnie testują. No i dobra, to on właśnie się opiera na hipotezie symulacji. Dobra, to jako pierwsze to sobie definiuję Boga jako jakąś taką, powiedzmy, że osobę, już nie wchodźmy może w definicję, czym jest osoba i tak dalej, która stworzyła nas wszechświat, to raz, i ma powiedzmy możliwości dowolnego modyfikowania naszego wszechświata i zrobienia wszystkiego, co jest logicznie możliwe. Dobra, i teraz idziemy z hipotezy symulacji. Hipoteza symulacji to jest takie, powiedzmy, twierdzonko przedstawiane przez filozofa Nicka Bostroma. I ona, tutaj teraz może z Wikipedii kawałek pojadę, ona mówi coś takiego. Znaczy Bostrom argumentuje, że którakolwiek, że którekolwiek z trzech zdań musi być prawdziwe. I pierwsze z tych zdań brzmi tak, albo żadna cywilizacja nigdy nie osiągnie takiego poziomu technologicznego, żeby stworzyć, żeby symulować inne cywilizacje. Drugie z tych zdań brzmi tak, że nawet jeżeli jakaś cywilizacja osiągnie kiedykolwiek możliwość symulowania innych, to nigdy nie będzie w stanie symulować ani dużej ilości cywilizacji. I trzecie zdanie jest takie, że zdecydowana większość istot podobnych do nas, czyli do ludzi, żyje właśnie w symulacji. I teraz tak. Pierwszym zdaniem jest taki problem, tutaj mówimy właśnie o tym, że
żadna cywilizacja nigdy nie osiągnie tego poziomu technologicznego. Znaczy się, ja nie widzę powodów. Tomku, przepraszam, że przerwę. Czy dzwonisz z jakimś pytaniem do nas, czy z jakimś komentarzem? Staram się wychwycić, z czym dzwonisz? Czy mamy się odnieść do tego argumentu, tak? Na istnienie Boga. Boga, z którym ja osobiście mam spory problem. Aha, ale czyli problem... ma problem z argumentem ze symulacji i dzwonisz w tej sprawie. Tak. Jasne, oczywiście, rozumiemy pytanko. Ale ja nie rozumiem. Masz problem, bo on cię przekonuje, czy masz problem, że cię nie przekonuje? Na czym ten problem polega? On mnie przekonuje. Innymi słowy, nie wiesz, jak go obalić, szachmat, ateiści i te wszystkie rzeczy, tak? No, powiedzmy, że jestem w tył. Jasne, rozumiem, oczywiście. A nie masz takiego nie masz takiego wrażenia, że on cię przekonuje, dlatego że ta definicja Boga, którą wypowiedziałeś na początku, jest tak przygotowana, żeby ten Bóg wynikał z dalszej części argumentu? No tak. No to będziesz miał poczucie, że to będzie się wszystko zgadzać. Każdy z tych argumentów się jakoś tam logicznie wewnętrznie zgadza, prawda? Wszystkie te klasyczne argumenty i ten argument symulacji, one się wszystkie logicznie wewnętrznie zgadzają, bo posługują się pojęciami, które zostały przygotowane tak, żeby to się wewnętrznie logicznie zgadzało. No więc nic dziwnego, że się wewnętrznie logicznie zgadza. Pytanie nie jest, czy da się sformułować argument logicznie, wewnętrznie spójny za istnieniem Boga. Pytanie jest, jaki ten argument ma przełożenie na to, jak jest w rzeczywistości. Znaczy tak, właśnie, dobra, o to chodzi, że ten argument jakby porusza w przestrzeni prawdopodobieństwa i według tego argumentu jest dużo bardziej prawdopodobne, że my nie żyjemy w symulacji, a skoro żyjemy w symulacji, to istnieje jakiś symulator, ergo jeżeli istota o takich zdolnościach, jaką byłby symulator dla nas, definiujemy jako Bóg, dużo większe prawdopodobieństwo za to, że Bóg istnieje. Tak, mówisz o tym, co powiedziałem, czyli zakładamy pewne rzeczy, definiujemy pewne rzeczy, a potem z zaskoczeniem stwierdzamy, że z tych założeń i definicji wynika pewien wniosek. No tak działa logika, to nie może być inaczej. Inna sprawa jest, czy te założenia i czy te definicje odpowiadają czemukolwiek w rzeczywistości, a nie tylko w twojej głowie. Znaczy właśnie wydaje mi się, że te założenia tutaj odpowiadają. No bo już dzisiaj widzimy jakby próby symulowania, znaczy widzimy jak rozwój gier komputerowych przez powiedzmy ostatnie 20 lat. I jeżeli sobie ekstrapolujemy te tworzenie wirtualnej rzeczywistości na następne, nie wiem, 100 czy 1000 lat, no to możemy sobie założyć, że jakaś możliwość symulowania powstanie. A jaka? Bo ty użyłeś takiego założenia, że jest bardziej prawdopodobne, że żyjemy w symulacji niż nie. Jak to policzyłeś? No właśnie z tym jest tutaj problem. No wzorek jest, oczywiście nie można tego... Tak, dokładnie jest problem. Dokładnie jest problem w momencie, o którym mówiłem. Jak zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób całkowicie spójnie, logicznie, wewnętrznie świat porównać do tego, w czym my żyjemy. Tu rzeczywiście zaczyna się problem. No i tu się kończy jakby moc każdego takiego argumentu. Bo ostatecznie, jeżeli coś założymy, to nam wyjdzie. Ale nie wiemy, czy możemy sobie tak założyć. Nie wiemy, czy to założenie zgadza się z tym, jak jest rzeczywiście. No tak, ale to jakby jeżeli w ten sposób stawiać sprawy, no to mamy, ze wszystkim mamy problem, no bo nawet jeżeli sobie jakiegoś case'a biznesowego próbujemy rozwiązać, no to przyjmujemy do rozwiązania tego case'a jakiś model matematyczny, który jest wyposażony w pewne założenia, no to my w tym punkcie nie wiemy, czy możemy go przyjąć, bo po pierwsze nie wiemy, czy te założenia mają jakieś odniesienie w rzeczywistości. No to jest jakby pierwszy punkt, a po drugie nie wiemy, czy nawet jeżeli my przyjmiemy te założenia, to czym by one w ogóle miały być. Modele biznesowe mają jedną przewagę nad argumentami na istnienie Boga. Mianowicie, nie o to chodzi. Mianowicie zarówno na poziomie założeń możesz w jakimś stopniu sprawdzić, czy one są realne. A po drugie stosujesz ten model i coś ci wychodzi. I możesz sprawdzić, jakie są jego rezultaty, jakie są jego efekty. Tak, właśnie to miałem na myśli. My możemy jakby ten rezultat na końcu porównać z tym, co do nas rzeczywiście przychodzi i w ten sposób możemy wnioskować, czy nasze założenia są prawdziwe, czy nie są prawdziwe, nie? Natomiast w przypadku argumentów na istnienie Boga nie ma takich możliwości.
Plus dochodzi do tego jeszcze jedna przewaga, czy jeszcze jedna różnica modeli biznesowych. To, co wyjdzie z modeli biznesowych, to ma znaczenie. Natomiast pytanie do ciebie to samo, co pytanie do Mateusza, który dzwonił wcześniej. Jakby się tak okazało, no to co się w twoim życiu zmienia od jutra? Ja sam odpowiadam w ten sposób, jak ktoś mi zadaje tą hipotezę, więc to jakby nie jest dla mnie nowość. No i sam odpowiadam, że nic. No właśnie. Ale może... I tym optymistycznym akcentem postawmy tu klamrę, bo wiem, że wcześniej był telefon. Gdyby ten symulator, czy jak on tam się nazywa, byłby tak łaskaw i na przykład odezwał się do nas, nie? Jakoś dał znać o sobie, rozwiązał nam jakieś problemy, uleczył choroby, jakby poradził nam z pewnymi problemami, które mamy w życiu osobistym i społecznym, byłbym bardzo wdzięczny mu za taki bardzo miły czyn, taki bardzo miły gest względem nas. Ale dopóki on się zachowuje tak, jakby go zupełnie nie było, to wydaje mi się, że jest zupełnie rozsądne żyć tak, jakby go zupełnie nie było. Nie wiem, co sądzisz. Znaczy, ja się z tym zupełnie zgadzam, tylko jakby dalej to nie rozwiązuje tego mojego problemu z tym, powiedzmy, że prawdopodobieństwem. Znaczy, ja sobie zdaję sprawę, że posługiwanie się w ogóle pojęciem prawdopodobieństwa tutaj nie ma... Znaczy, ja jakby w ogóle nie lubię tego słowa prawdopodobieństwo, bo ono jest osadzone w matematyce, a tutaj przekładając je na język naturalny, to w zasadzie nie bardzo wiem, o czym mówimy, ale dalej jest właśnie dla mnie ten problem, że hipoteza symulacji się dla mnie wydaje realna. To już jaki jest cel i czy ten symulant w naszą rzeczywistość, czy nie ingeruje, to jest dla mnie zupełnie kwestia zupełnie odrębna. Znaczy, największe zastrzeżenie, jakie sam sobie skonstruowałem do tego argumentu, są takie, że rzeczywiście być może te dwa pierwsze zdania są bardziej prawdopodobne niż to trzecie, z tego powodu, że być może rzeczywiście są jakieś fizyczne ograniczenia na potencjalne zdolności. Nigdy nie będzie możliwe symulowanie rzeczywistości. To żeby zamknąć naszą rozmowę jakąś taką religijną klamrą, to interesuje mnie, czy znasz jakąś religię, która twierdzi, że jest... w kontakcie z tym symulatorem i można się czegoś o nim dowiedzieć, albo ten symulator czegoś od nas chce na przykład. Aż tak bardzo nie jestem zorientowany w temacie, co twierdzą różne religie, ale myślę, że pod tą hipotezę symulacji można by większość z nich podciągnąć. Bo jak na razie to wynika z tej hipotezy to, że no żyjemy w symulacji. No i dopóki jakby nie ktoś nas nie poinformuje, jakie konsekwencje z tego wynikają dla jakiegokolwiek elementu naszego życia, to wydaje mi się to ciekawa myśl. Natomiast jeśli chodzi o argument na istnienie Boga, nie znam takiej religii, która wyciąga z tego takie wnioski właśnie, że to ma jakiekolwiek znaczenie dla naszego życia. Myślę, że głębsze zastanowienie się nad tym pytaniem, które właśnie stosujesz odpowiadając, to znaczy nad tym pytanie, jakie to ma znaczenie, usunie ci ten problem, który masz, prawda? No bo być może tak jest, że żyjemy w symulacji, być może tak nie jest, być może prawdopodobieństwo jest wysokie, być może jest niskie, ale co z tego na dzisiaj, na jutro? Dobra, okej. Także Tomku, gdzieś postawmy przecinek, dobra? Postawmy tutaj przecinek. To jest na pytanie, czy rzeczywiście istnieje Bóg, którego należy czcić. Tylko ja to robię w ramach hobby. Tomku, postawmy tutaj przecinek, a wróćmy do rozmowy. Jeszcze postaramy się zdążyć może z jednym telefonem dzisiaj, dobra? Dobra, dzięki wielkie. Dzięki za telefon. Do usłyszenia. Prosimy szybciutko linii numer 1. Tak patrzę na zegarek, ale chyba jeszcze się uda odebrać. Halo, numer 530, słyszymy się? Halo, słychać? Cześć, Leszek i Karol tutaj, a kto do nas dzwoni? Dzwoni Michał z Warszawy. Cześć, Michale, co tam tak słychać? No, dzwoniłem już do was tydzień temu, ale dzisiaj chcę się trochę odnieść do rozmowy, jaka się wywiązała trochę o tej symulacji, a trochę o rozmowie Rafała z Krakowa. Jasna sprawa. Chodzi o to, że to, co Rafał przedstawił, to jest tak naprawdę panteizm, czyli... Tak, oczywiście, klasyczny. No właśnie, i to jest coś, co wyznał Einstein, czy też Hawking. I
mi się wydaje to trochę bezsensowne. Przepraszam cię, Michale, na temat tego, co wyznawał Einstein, zachęcam cię do powtórzenia sobie Bóg nie jest wielki Hitchensa i Boga urojonego Dawkinsa. Oni tam się rozprawiają z tym mitem, że Einstein wierzył w jakiegokolwiek Boga religijnego, łącznie z panteistycznym. To jest wyłącznie metafora. Zachęcam cię do jakby powrócenia do cytatów, które oni tam podają. Ale przepraszam, przerwałem ci. No właśnie to mówię w kontekście tej książki, bo teraz odczytuję Dawkinsa. I chodzi mi o to, że no, uważam taką filozofię panteizmu trochę za bezsensowną, bo jednak nie ma żadnej potrzeby dodawania takiego przymiotnika, że coś jest boskie i tak dalej, skoro po prostu jest coś niewiadome. Dla większości słuchaczy, którzy mogliby się z tym nie styknąć, a może dla mniejszości, mam nadzieję. Panteizm to jest taka sytuacja, w której pod słowo Bóg podstawiamy wszechświat i wszechświat równa się Bóg, Bóg równa się wszechświat. Dla mnie wszechświat równa się wszechświat, ale w wersji panteistycznej wszechświat równa się Bóg. Kontynuuj proszę, Michale, dalej. No więc to jest nawet jak Rafał wspominał o tym, że używa tego wyrażenia, aby komuś lepiej wytłumaczyć, to tak naprawdę moim zdaniem to nie jest tłumaczenie, tylko nawet bardziej zamydlanie czy odbieganie od tematu, zamiast jednak coś rzeczowo przedstawić. Tak, też myślę, że to wprowadza dodatkowe słowo, które jest ogromnie skomplikowane. Myślę, że o wiele bardziej niż wszechświat, o jakim mamy choć trochę pojęcia. Ja nie bardzo mam pojęcie na przykład o chrześcijańskim Bogu, a jeżeli mam jakieś, to na pewno nie takie, jakie mam o wszechświecie. Także tak, zgadzam się z tobą, że etykieta boski wszechświat raczej rozmowy komplikuje niż ułatwia. Też mi tak wychodzi. Okej, to teraz do drugiego pytania. Albo może służyć innym celom, bo przychodzi mi do głowy taki panteista jak Spinoza i on akurat żył w takich czasach, gdzie on widział mechaniczny sposób funkcjonowania wszechświata, widział prawa fizyki, widział prawa rządzące, akurat on był optykiem, więc zajmował się przyrodniczo światem. No tylko żył w takich czasach, gdzie użycie słowa ateizm równało się bardzo poważnym konsekwencjom osobistym, prawda? W związku z czym w wieku XVII i XVIII powstawały różne wynalazki. Drugim takim wynalazkiem jest deizm, prawda? Czyli założenie, że Bóg istnieje, ale stworzył świat, ustanowił prawa, a następnie w ten świat nie ingeruje. To są takie podobne wynalazki, które służą temu, żeby powiedzieć, że nie widzimy żadnych podstaw do wiary w to, że jakiś osobowy Bóg ingeruje w nasz świat, ale nie do końca możemy w sposób społecznie akceptowalny to powiedzieć w naszym środowisku. No więc wymyślamy właśnie takie konstrukcje, żeby tego Boga gdzieś tam umieścić, ale żeby jednak było jasne, że patrzymy na świat przyrodniczo i wszechświat sobie działa według swoich praw, nie potrzebując tego Boga osobowego. A robimy to po to, żeby ktoś nas nie zabił. Na krótka przykład. Piłka. Okej. No to teraz przechodzę do drugiej kwestii, czyli do tego w zasadzie tematu odcinka, jakim jest hipoteza symulacji. To po takich krótkich przemyśleniach pomyślałem o tym, że może to właśnie instancją symulacji, czy osobą, która włączyła tę symulację, to jest może po prostu przedstawiciel jakiejś teistycznej wiary, czy to może jest Jezus ze chrześcijaństwa, czy tam Allah i tak dalej. I teraz zauważ, co się dzieje w rozmowie. Czy ty zagadkę nam bardziej rozjaśniłeś, czy bardziej skomplikowałeś jeszcze bardziej? To zależy, jak się na to spojrzy. Jakby ta hipoteza symulacji może tak naprawdę pasować do każdej teistycznej wiary. Tak, tylko... Chyba nie, no bo ja sobie nie przypominam w Biblii, żeby tam było napisane i Bóg jakby włączył symulację, prawda? Czy Bóg odpalił swój sprzęt i tam coś na nim się wyświetla ludziom. No chyba nie. Myślę, że można by jakoś podciągnąć, jeżeli by się bardzo chciało. Czasami... No ale nie do każdej, prawda? Do takiej, która bardzo dosłownie na przykład odczytuje Biblię, no to myślę, że ponieważ Biblii nie ma o symulacji, no to prawdopodobnie by się nie zgodzili, że do każdej się da podciągnąć. Ale można by podciągnąć, że cała Biblia pokazuje, jak Bóg stworzył tą symulację, tylko akurat tak tego nie nazwał i interpretacja Biblii, ta jedyna właściwa, mówi, że nasze życie jest jedną wielką symulacją i testem, a potem nie idziemy do nieba, tylko do tego prawdziwego życia i już wychodzimy z Matrixa na przykład. Jesteśmy w stanie ze symulacji wyciągnąć co tylko chcemy i mam wrażenie, że czasami na przykład na różnych YouTubach ludzie chcą koniec końców dojść do mety końcowej,
że symulacja, że tak, albo że Bóg, że tak, tylko kiedy ty zmierzasz od początku stronniczo w jakimś kierunku, to to są zupełnie inne rozważania niż gdy po prostu patrzysz, co jest, co wiemy, co mamy, co znamy i co nam z tego wynika, a nie, że co chcemy, żeby nam z tego wynikało. I przychodzi mi do głowy pytanie pokrewne do pytania Leszka, to, które Leszek zadał, jest bardzo fajne właśnie. Możemy spekulować do śmierci, możemy spekulować, czy ta symulacja jest prawdziwa, kto tę symulację włączył, ale powtarzam, że wydaje mi się z punktu widzenia tego, że nasz czas, nie tylko czas naszego programu, ale czas naszego życia jest prawie tak krótki jak czas naszego programu i że każda minuta i sekunda jest ważna do tego, żeby osiągać swoje cele, żeby być szczęśliwym, żeby dawać szczęście innym. Z tego punktu widzenia i to biorąc pod uwagę koszty, które to za sobą pociąga, czy rzeczywiście warto rozwijać spekulację, która zawsze spekulacją, no chyba, że ten symulator się odezwie, ale dopóki się nie odezwie, pozostaje spekulacją i która pozostaje spekulacją nierozstrzygalną. Czy uważasz, że jest jakikolwiek sens zajmować się tym tematem poza, powiedzmy, ciekawym ćwiczeniem intelektualnym? To też można się zajmować tym tematem z takiego względu, aby bardziej manipulować ludźmi. Aha, może to tak w jakiś, może to w jakiś sposób ułatwi kontrolowanie osób, które się tym tematem nie zajmują i tak dalej. Być może takiej religii jeszcze nie ma, ale kto wie, nie chcemy podpowiadać, ale być może ktoś się ogłosi jakimś neo, prawda, który ma kontakt z tym architektem tego wszechświata i będzie mówił, że ludzie mają robić to, co on każe. Bardzo, bardzo prawdopodobne. Bo inaczej nigdy nie wyjdą z Matrixa na przykład i tak dalej. Albo on ma kontakty, że ten program się tak zmieni, że będzie im gorzej, prawda, w tej symulacji, czy coś takiego. No jakby... Mamy nadzieję, że nigdy do niczego takiego w historii ludzkości bardzo nie dojdzie. Bardzo mamy nadzieję, ale już doszło, tylko na niższym poziomie technologicznym. Dzisiaj mówimy o komputerach i o symulacjach, natomiast kiedyś ludzie żyli w sytuacji pasterzy i wojowników, no i wystarczyło takiego pasterza i wojownika sobie wyobrazić w niebie, no już mamy dokładnie taką sytuację, jaką przedstawiłem, więc niewykluczone, chociaż nie chciałbym, nie chcielibyśmy, żeby to się powtórzyło. Myślę, że scenariusz do filmu Matrix powstawał od tysięcy lat. Podobno tak. Michale, powolutku nam się cały odcinek kończy, także tutaj spróbujmy postawić przecinek, ale dzwoń jeszcze do nas, dobra? Dobrze. Dzięki ślicznie za telefon. Dzięki. Jasne. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Trzymaj się. Okej, okay, powolutku zerkam na zegarek. Na początku wspomniałeś, strasznie chcę coś dodać a propos twojego wstępu. Kiedy mówiłeś o tym, jak doktryny potrafią być zmieniane, jak modlitwy są plastyczne, jakby cały ten proces religijny jest zjawiskiem plastycznym, a nie absolutnym, konkret, czarno na białym od A do Z, od 2000 lat bez zmiany. No niestety to tak nie jest, a może stety. Żebyśmy nie byli gołosłowni, albo bym dorzucił coś do wypowiedzi Karola, papież Franciszek w czwartek 6 grudnia zeszłego roku wyraził opinię, że należałoby zmienić obecną wersję modlitwy Ojcze Nasz. Przypomnę, byłem ministrantem przez 6 lat i przynajmniej co tydzień na mszy uczestniczyłem przy tej modlitwie. Jest tam taki fragment: i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I fragment: i nie wódź nas na pokuszenie, kierowany do Boga, stawia Boga w dość problematycznej sytuacji i w końcu ktoś to zauważył, że on chyba jednak przy tym fragmencie nie wychodzi na tego dobrego. No i Franciszek wpadł na pomysł, że trzeba coś tu poprawić, żeby ludzie nie łączyli szatana z Bogiem. I pomysł jest taki, żeby zmienić i nie wódź nas na pokuszenie, na nie pozwól, abyśmy popadli w pokusę. Żeby przekierować jedną tę winę i przekierować jednak tę winę na ludzi, jeżeli jeszcze zbyt mało jej mają. Przekierować tę winę, a nuż na szatana, który stoi za tą pokusą. Fragment: i nie wódź nas na pokuszenie, co tydzień mówiłem przez 6 lat. Jeżeli kiedyś na przykład przyjdzie nowe pokolenie, nowych ministrantów, nowych dzieci i oni będą ten fragment mówili inaczej, na przykład: i nie pozwól, abyśmy popadli w pokusę, i wciąż wtedy będę słyszał medialnie dookoła, że Kościół katolicki nikt nigdy w swojej religii nic nie zmieniał. Czasami słyszę takie głosy,
No to mamy w tym momencie nagranie ze stycznia 2018 roku, że tak nie jest. Po prostu tak nie jest. Karolu? Ja myślę, że to jest taka wiadomość bardzo medialna, prawda? No bo to jest taka modlitwa, którą wielu katolików odmawia jakoś tam codziennie, o ile nie raz na tydzień. Natomiast Kościół, papieże potrafią robić zmiany naprawdę bardzo poważne. Taka sprawa, która jest najbardziej aktualna, no to jest kwestia dopuszczenia do komunii osób rozwiedzionych, żyjących w tak zwanych związkach niesakramentalnych. Jan Paweł II nauczał wyraźnie, że takie osoby nie mogą przystępować do komunii, bo są w sytuacji obiektywnie grzesznej. To jest adhortacja Familiaris Consortio, punkt 84. Natomiast Franciszek we wspomnianej przeze mnie tydzień temu adhortacji Amoris Laetitia stwierdził, że w pewnych okolicznościach, pomimo pozostawania w obiektywnej grzesznej sytuacji, można takim osobom udzielać sakramentów, czyli sakramentu pojednania i sakramentu Eucharystii. To jest akurat przykład, który pociąga za sobą bardzo poważne konsekwencje. Kościół jest bardzo dumny z tego, że w Kościele katolickim nie ma rozwodów, że nierozerwalność małżeństwa to jest wielka wartość. Ile tragedii życiowych, na przykład kobiet, które już dawno powinny opuścić swojego męża, a tego nie robią, są związane właśnie z tym przekonaniem, z tym nauczaniem Kościoła, że małżeństwo jest nierozerwalne i gdyby ta kobieta znalazła sobie mężczyznę, który będzie ją kochał naprawdę i będzie z nim szczęśliwa, to grzeszy. A tymczasem z powodów koniunkturalnych, z powodów sytuacji politycznej, z powodów wizerunkowych, z sytuacji społecznej, któryś papież pewnego dnia po synodzie biskupów stwierdza, a jednak właściwie to można. Dla mnie... Oczywiście, tak jak mówiłem tydzień temu, to nie wyklucza, że istnieje Bóg. To nie wyklucza, że Kościół katolicki jest prawdziwy, że odzwierciedla ten podły sposób traktowania człowieka przez Boga właśnie własną podłością i traktowania człowieka bez szacunku, traktowania człowieka jako kogoś, kto jest tylko do przestawiania i do oczekiwania miłości, zaufania i wszystkiego, bez wywiązywania się właśnie z tych obietnic, które składa. Nie wiem, ja tak jak mówiłem tydzień temu, zachęcam każdego, żeby się nie dał tak traktować. Obojętnie, czy masz taką potrzebę wierzyć w Boga, to nie jest kwestia wiary w Boga tak naprawdę. To jest kwestia twojej relacji z innymi, drugimi ludźmi. Tak jak Christopher Hitchens zwracał na to uwagę. Być może najgorsze w religii jest to, że jeżeli wierzysz w Boga, to to cię ustawia w sytuacji zależności od jakiegoś człowieka, który twierdzi, że tego Boga zna lepiej od ciebie. Moim zdaniem nie warto... Moim zdaniem w ogóle nie warto zawracać sobie tym głowy, a już na pewno nie warto mieć cokolwiek wspólnego z grupą ludzi, którzy po prostu wprowadzają cię w błąd, którzy za twoimi plecami robią co chcą i żerują na twojej naiwności, poczuciu winy, zaufaniu. Moim zdaniem nie warto i nikt na to nie zasługuje, żeby być tak przez kogokolwiek traktowany. Chciałbym coś dodać do wypowiedzi Karola. Mam nadzieję, że w tym momencie ogląda nas... ktoś wierzący. Mam nadzieję, że w tym momencie ogląda nas dużo osób wierzących. Jesteśmy żywym przykładem, chociażby ja i Karol, tego, że można żyć kompletnie bez religii, że można być totalnie szczęśliwym, spełnionym człowiekiem, znać swoje potrzeby, wartości, marzenia, cele w życiu i je realizować. Można mieć szczęśliwe związki, można mieć pasję, można mieć hobby. Generalnie przez całe życie można iść bez tego wszystkiego, co wynika z religii, a bardzo często to, co religia daje, gdzie indziej zabiera. I mnie irytuje to, gdzie ona zabiera, irytuje mnie to, jak dużo zabiera. I między innymi dlatego... powstał ten projekt, między innymi dlatego ja lubię tu być na wizji i rozmawiać z dzwoniącymi, bo myślę, że o wiele więcej zabiera. To tak jako klamra i staramy się przybliżyć to, co uważamy, że religia zabiera. Jeżeli by tylko i wyłącznie dawała, spoko. No, tylko niestety dużo zabiera. Karolu, puentując odcinek, wiem, że chciałeś ogłoszenia na koniec. Tak, to jakby powtórzę, że z poprzedniego tygodnia, co ogłaszałem niedługo na kanale Fundacji Panteon na YouTubie, zacznie się pojawiać wywiad z Leszkiem Nowakiem, który sam się nie może doczekać, co właściwie powiedział, bo nie wie. Sam czekam, nie wiem, co tam jest. Także zachęcamy do śledzenia, subskrybowania kanału Fundacji Panteon.
Zapraszam jeszcze raz na debatę, która odbędzie się 1 lutego we Wrocławiu. Debatę na temat reinkarnacji, debatę na temat tego, dlaczego we właściwie wszystkich religiach, we wszystkich nauczaniach, które dotyczą reinkarnacji, reinkarnacja jest widziana jako coś złego, a nie dobrego. Reinkarnacja jest czymś, z czego ludzie starają się wydostać, wydobyć. Będzie wielbiciel Kryszny, będzie gnostyczka i będzie buddysta diamentowej drogi. Wszystkie szczegóły tej debaty znajdziecie na stronie facebookowej Fundacji Panteon. 1 lutego wydarzenie, debata na temat reinkarnacji. A propos debat, które mają się odbyć, dosłownie wczoraj rozmawiałem z potencjalnym moim kandydatem na rozmówcę w pewnej debacie, żeby nie było, że zajmujemy się tylko religiami zachodnimi, europejskimi, a być może jakoś niedowartościowujemy negatywnych skutków religii wschodu. No to ruszyła wczoraj organizacja debaty na temat karmy. Będzie to debata, która będzie się zajmować problemem, czy karma to jest prawda o wszechświecie, obojętnie czy wszechświat jest symulacją, czy nie jest, czy warto wierzyć w karmę. No ja będę po tej stronie, którą się domyślacie, kto będzie po drugiej stronie zobaczycie, ale zapewniam, że to będzie godny rozmówca i bardzo dobra debata. Także zachęcam do śledzenia strony facebookowej Fundacji Panteon i naszego kanału na YouTubie. Oczywiście zachęcamy, Fundacja Panteon subskrybuje osobiście i do tego was również zachęcam. Na czacie pojawił się taki wątek, czy polecać stację ateizm osobom wierzącym, waszym znajomym, na grupach religijnych i tak dalej. Tak, będziemy ogromnie wdzięczni, bo ten program w szczególności kierujemy do osób wierzących. Jesteśmy ciekawi, w co wierzą i dlaczego, czy tylko i wyłącznie pozytywny wpływ ta wiara, ta religia przynosi im w życiu. Także jak najbardziej. A w jaki sposób możecie w tym pomóc? Przede wszystkim podsyłając im do nas linki. Jesteśmy na Facebooku. Po pierwsze, na fanpage'u Stacja Ateizm, enter. Po drugie, jest oficjalna grupa dyskusyjna Stacja Ateizm, grupa dyskusyjna, enter. Dwa takie byty na Facebooku. Oprócz tego jesteśmy oczywiście na YouTubie, aktualnie streamujemy na Twitchu. Piszcie do nas maile kontakt@stacjamyślnikateizm.pl. Mamy również stronę www.stacjamyślnikateizm.pl. A jeżeli uważacie, że coś jeszcze jest do poprawy po naszej stronie, żeby program był bardziej przystępny, chętniej oglądalny dla właśnie osób wierzących. Jeżeli wiecie, że coś, czy wiecie, czy przypuszczacie, że coś osobom wierzącym może przeszkadzać w oglądaniu nas, to dotyczy formuły, dotyczy rozmów, dotyczy czegokolwiek, to możecie im pomóc również w ten sposób, że będziecie pomagali nam, podsyłając, zgłaszając swoje pomysły, w jaki sposób waszym zdaniem ten program można ulepszyć, żeby on dla osób wierzących był atrakcyjniejszy w oglądaniu i żeby osoby wierzące zechciały wejść z nami jeszcze bardziej w rozmowę na temat, w co wierzą i dlaczego. Nas to naprawdę bardzo interesuje. Także polecajcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Dziękuję ci, Karolu, za odcinek. Dziękuję ci, Leszku. Dziękujemy ekipie technicznej. Dziękujemy. Dziękujemy wam, drodzy widzowie. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Dziękujemy, do zobaczenia.